Hej, witam was, z tej strony ja, Zgot, z powrotem do New Game Plus. Wracamy moją postacią, którą nagrywałem Let's Play. I mam nadzieję, że nie będzie asynchronu tym razem. Zaczyna się najmniej lubiana przeze mnie część Dark Souls 3, szczerze mówiąc. No ale żeby coś lubić, trzeba coś nie lubić, prawda? To jest normalne. Przepraszam. Musiałem się wyżyć. Cholera, powinienem się wrócić. O, złapie mnie! Nie. To było szczęście. Czy jest ten pilnujący grobów nadal? Tak. Brawo, do skrótu od razu. Tu jest tarcza, której nie podniosę. Po co? Tracę czas. A, rany. Nie lubię tego miejsca. Katedra Głębin jest najmniej lubianym przeze mnie miejscem. Znaczy w ogóle nie lubię tego miejsca. Znaczy nawet nie chodzi o wnętrze katedry, co o środek. I co o zewnątrz. Nie chodzi o środek, tylko chodzi o środek. Mamy kusznika, który będzie do nas strzelać. Tu na zewnątrz to jest tak klasyczny Demon Souls. I no Dark Souls 1, nie wiem czy stwierdzić. Nie wiem czy to nazwać parafia nieumarłych. W sumie z jedynki, że podobna. Nie powinienem za bardzo... Powinienem ich wykończyć, serio. Uff, miałem szczęście. O, ty suko! Okej, okay, może jednak dwurącz. To będzie bardzo ciężki moment. Bo z lewej wyskoczył na mnie. Ten będzie chciał mnie załatwić. Dobrze, uniknąłem oba. Aj, cholera! Utknąłem na tym. Tu koleś z dzwonkiem. Wezwie tamtych. Tu jeszcze przede mną będzie jeden strażnik grobów. Na szczęście skoczył. Tu ci płonący będą chcieli mnie dorwać. Na szczęście jestem... Zabili się wzajem. A ja wskoczę do środka. Au! Nie goń mnie już, jesteś w środku katedry. Szczerze mówiąc, to miejsce najbardziej smakuje jak Dark Souls. Ciężko do skrótu dostać się. Jak się nie zna, oczywiście, kiedy po raz pierwszy grałem... O, w dupę! Okej. Pocznę. Idę do poziomu. Wrócę jednak. Co mi odbiło? Ten moment, który teraz przebiegłem, jest ciężki. Ciężko go... O, fuck, nie włączyłem stopera. Ciężko go przejść po prostu. O, cześć. Silina. Co ja miałem? A, okej. Okay. No i poziom? Ja chciałbym młot leda używać. A do niego potrzeba H60, prawda? Broń. Młot leda. 60, tak. A ile kosztuje? Ile wymaga użycie morna? 40. Nie, to kamień wstrząsu, wybaczcie. I to jest morna? Nie. Czy ja nie mam morna? Smoczy ząb plus 4. Nie chciałem zużywać ten. Hmm.
Okej, kaplica oczyszczenia z powrotem. To jest, no, no, to jest teraz jest najdłuższy moment, w którym przechodzę i nie ma bossa po prostu przez taki czas dłuższy. Tak, ten zawsze będzie smęcić. Fire for Ariandel. Przypomniało mi się, jak grałem po raz pierwszy i poszedłem od razu do katedry gołębi, nie zdobyłem lalkę, zabiłem tych biskupów i byłem w kropce, nie wiedziałem dokąd iść. I potem tego, potem było, tak, tyle błądziłem, naprawdę tyle godzin błądziłem i dowiedziałem się potem, o cholera jasna, można przejść i znowu na bagnę. Trzeba uważać, bo tam jest kusznik. Jest. Tu jest z lewej mimik, z prawej, przepraszam. Ale skręcamy w lewo. Tutaj jak najszybciej trzeba przejść, bo ten koleś nam nie da spokoju. Tędy. Opa. Pułapka za nami była. Lecimy tędy. Ciekawe, czy mnie zaatakuje Kirk. Łapkę za... A jednak, Kirk długi palec. Jednak my otworzymy najpierw skróty. Opa. Widzieliście moje białka? Oczodoły. Gdzie jesteś, Kirk? Chciałbym go złapać. Ciekawe, czy mogę. Cześć. Szkoda. Widziałem, że się nabierze. Cześć. Nie złapałem go? A, może musi mieć mniej życia. Oj, rozkrwawi mnie. Jak tak dalej? Pójdzie! Ja pierdolę, ja zgod. A teraz spróbuję go złapać. To był uchwyt, moim zdaniem. Dobra. Nie mówcie mi, że to nie był uchwyt. Mam cię, nareszcie. Okej. Jasna cholera, no. To jest ciężki moment. Niestety, tutaj jest kupa łajna. Nogę podnieś. O, ty mały draniu! Nie mogę przejść przez ciebie! No ty mały sukinsynu! Znaczy, tak uderzam... Nie, tak to jest... Aj, cholera! To miecz kata teraz by mi się bardziej przydał, szczerze mówiąc. A! Skrótu nie uruchomiłem. Opa. Silny jest bohater, trzeba przyznać, prawda? Chociaż ładuję wszystko w siłę. Przyda mi się miecz, który... Albo broń po prostu. Gdzie jest mój kata? Zadaje więcej obrażeń. Przyda mi się on, bo on uderza szeroko na płask. Jak on się mówi? Horyzontalnie? Nie. Czy tak? Ale nie pamiętam. Tak. Bo wertykalnie to jest pionowo, prawda? A horyzontalnie to jest w poziomie.
dwuboju. Już tak szybko? A nie. Ile czerwona plama poszła? To ty? Nie. A, tu jesteś, okej. Okej. O cholera, jeden silny nie wystarczy, sam lekki. Tam teraz, tędy? Lalalala. Te grubasy mnie denerwują. Teraz powinien się pojawić nasz pan, tak, jest. Fuck me. Okej. No i wracamy. Puszcza ukrzyżowań. Chyba pomyliłem się mówiąc, że przed katedrą jest najgorszy moment. Ile? Okej, jestem z powrotem. Lecimy. Au! Ścinę miałem znowu. Mam nadzieję, że to nie jest oznaka tego. Po co to podniosłem? Automat po prostu. Czy to nie jest oznaka, że asynchron wszedł? Cholera. Okej. Fuck! Znowu te ściny. Jestem ponownie z powrotem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Okej, pierwszy tędy. Często chodzę nie po kolei. Będzie mech. Nie, odłamki to nie to zwykłe. Też są potrzebne. Zwyczajne odłamki. O, miałem nadzieję, że cię dorwę. Zgaś trzy płomienie. Ciekawe, czy żółty palec mnie przeatakuje. Proszę, mech. Nie, żywica. Też ważna rzecz. No, cholera. Tędy wszedłem. Tędy. Spojrzałem. Tędy teraz tak jest. Z tym będzie problem, panem. Zawsze mam z nimi problem. On skoczy teraz na nas. Tak jest. A,
cię. Tędy? Mech? Odłamek tytanit. Z lewej tam można zdobyć Farosa kapelusz i mroku łuk. Jest i mech. Druga świeca. Trzecia będzie najtrudniejsza, ponieważ tam są te wielkoludy. I mnie zastanawia, bo to jest miejsce, w którym był Ulasil, w którym był Darkroot Forest. Mnie to... O cholera, to już jest ostatni. Mnie to strasznie zastanawia. Jakim cudem... Kurde, nie wiem, bo... Bardzo dużo podobieństwa w historii Ring City jest bardzo podobnych do właśnie historii Ulasil, którego upadło. Pierścień Wilka plus jeden. Gdzie jest jeszcze płomień? Gdzie jest jeszcze płomień? Może nie mogę zobaczyć, bo zasłania mi wieża. Ta, pewnie tam jest. Pomyliło mi się trochę, no fuck me, no. No nie tam. Chyba tędy. Ta jest tędy, ale nie tam wejść. Kurde, z tym zdecydowanie chciałbym walczyć. Ale nie będę miał chyba wyboru. Ej, śmieciu. Au. Ah, fuck you! Ogień wejdź. No chodź. Mam cię, au. Tam bym w ogień wpadł. Jest, wejście. Ja cierpię, tych drani są tacy mocni. Fuck, kolejny. Robimy tak. Gasimy. Au. Nic nie widzę! Wiem, że spanikowałem do kapliczki. Się przyniosłem zamiast. Okej. Okay. Zamiast do ostatniego pobytu. Mogę poziom nowy? Nie sprawdziłem nawet, szczerze mówiąc, mogę. Siła 55 i to bez pierścienia. Z pierścieniem mógłbym już używać, tylko że nie chcę go na nic zamieniać, bo mam naprawdę spoko. Set pierścieni najlepszych plus 3. Ruiny twierdzy. Pokonaliśmy dopiero jednego bossa, jest już naprawdę. To jest najdłuższy okres. Chociaż może Arnorlando jest dłuższe. Nasz pontyfik Sullivan nie. Chociaż też jest daleko. No nie wiem. Po stróżach chaosu. Stróżach chaosu! Stróżach otchłani. Zakończę po prostu nagrywanie. Znów mam takie lekkie ściny. O, widzicie, widzicie? I wydaje mi się, że to sprawia, że jest asynchron. Zwyczajnie. O, tu są panowie mroku.
moi koledzy. Szkoda, że będąc w ich przymierzu nie mogę z nimi pogadać. Fajnie było, nie? Wiesz, oni musieli już oszaleć. Tak mi się wydaje. Pamiętam, jak odkryłem to ognisko. Takie szczęście. Czy ja jestem? Nie, nie zginąłem. No, nieźle. Ja tylko z wortem zginąłem, to głupio, bo przez gracza. Tak, prawda? Nawet nie musiałem odpoczywać, szczerze mówiąc. Tu koleś jest z prawej. Zapomniałem o tobie. Tu się bardzo dobrze... farmi. Nie lubię tego słowa, ale to się bardzo dobrze farmi. Mieczu trawę. Wow. Wiecie co? Nie chcę mi się z wami walczyć, szczerze mówiąc. Chociaż kurde. O fuck, o fuck! Drugi cios jest... Poise jest ciężkie czasami tutaj do odgadnięcia. Widzieliście, drugiego ciosu nie można uniknąć. Dostanę, tak. Ale on zginie. Wow, jakie ściny! Być może ktoś chce się połączyć ze mną. I tym to wynika. Nie mam pojęcia. Mogę na pomoc kogoś wezwać. Fuck you! Jakie ściny! Nie mam zamiaru z nimi walczyć, bo stracę tylko życie. Było mi od razu uciekać nawet przed tamtymi kolesiami. Jak mi się nie uda samemu, to wezwę czarną łapkę. I dostałem. Wiem, że epickie tu jest intro, ale... Zaraz przyjdzie. Kolego kupel właśnie robią... O fuck. Teraz ten wzięty przez mrok. Fuck! Ja chcę bossa. Okej. Teraz będzie ciężej. Siemano. Nie jest też głupim pomysłem baitować jego ciosy. I dalekosiężne takie jego daszowanie. I wtedy można to łatwo uniknąć go uderzyć. Jak ma się, szybka broń też jest dobra, ale ciężka jest bardzo dobra, żeby go... żeby wytrącać z równowagi. Okej, kochani, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!